Zagraniczni instruktorzy wojskowi pracują na Ukrainie, twierdzi Kreml. Rzecznik Dmitrij Pieskow powiedział państwowym agencjom informacyjnym, że instruktorzy z różnych krajów brali udział w działaniach wojskowych i szkoleniu ukraińskich sił. Dodał, że Rosja będzie kontynuować operacje wojskowe w kraju, dopóki nie zostaną osiągnięte wszystkie jej cele, mówiąc, że USA i Europa nie wykazały zainteresowania znalezieniem rozwiązania dyplomatycznego. Strategicznym celem Rosji jest kontrolowanie Ukrainy. Wyjaśnił, że najnowsze warunki kapitulacji zaproponowane przez rosyjskich pośredników obejmują oddanie przez Ukrainę terytorium, które już znajduje się pod rosyjską kontrolą, wraz z Charkowem, a w niektórych wersjach Odessą. Zgodę na nieprzystąpienie do NATO i utrzymanie głowy państwa zatwierdzonej przez Rosję. Jedynym znaczącym ustępstwem, jakie zasugerowała Rosja, jest to, że to, co pozostało z Ukrainy, może dołączyć do Unii Europejskiej, dodał. Część największej elektrowni jądrowej w Europie prawdopodobnie będzie musiała zostać zniszczona po tym, jak została uszkodzona w pożarze. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej skomentował to wczoraj podczas wizyty w elektrowni w Zaporożu. Rafael Grossi powiedział, że chłodnia kominowa nie będzie nadawała się do użytku w przyszłości i powinna zostać zburzona. Elektrownia znajduje się pod kontrolą Rosji od wczesnych dni wojny, a Moskwa i Kijów regularnie oskarżają się nawzajem o ataki na nią. W zeszłym miesiącu wieża wybuchła pożarem, a obie strony obwiniają się nawzajem o wywołanie pożaru. Do dziś nie byliśmy w stanie dotrzeć do tego punktu, wysoko w wieży, abyśmy mogli lepiej ocenić szkody, jakie powstały, powiedział Grossi. Ta duża konstrukcja nie będzie nadawała się do użytku w przyszłości, więc prawdopodobnie zostanie zburzona w pewnym momencie. Wcześniej w tym tygodniu pan Grossi spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim i powiedział, że sytuacja w Zaporożu jest bardzo krucha. Jedna osoba zginęła, a trzy inne zostały ranne w rosyjskim ataku ostrzałem na wschodzie Ukrainy, poinformowali prokuratorzy. Siły Moskwy ostrzelały obszar mieszkalny w mieście Kostiantynówka wczesnym rankiem. W ataku wykorzystano wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową. Kostiantynówka od dawna jest postrzegana jako kluczowy cel dla rosyjskich sił powoli posuwających się na zachód przez Donieck. Leży na północny wschód od Pokrowska, gdzie toczą się najcięższe walki na wschodniej linii frontu. Władimir Putin wygłasza dziś rano przemówienie na wschodnim forum ekonomicznym we Władywostoku, daleko wschodnim mieście Rosji, niedaleko granicy z Chinami i Koreą Północną. Pan Putin odniósł się do inwazji Ukrainy na rosyjski region Kursk, mówiąc, że miała ona na celu zatrzymanie postępów Moskwy w regionie Donbasu na wschodzie Ukrainy, ale się nie powiodła. Celem wroga było zdenerwowanie nas i zaniepokojenie oraz przeniesienie wojsk z jednego sektora do drugiego i zatrzymanie naszej ofensywy w kluczowych obszarach, głównie w Donbasie, powiedział Putin. Czy to zadziałało? Nie. Zamiast tego Ukraina po prostu osłabiła swoje siły na reszcie frontu, twierdził. Przenosząc dość duże i dobrze wyszkolone jednostki na te obszary graniczne z nami, wróg osłabił się w kluczowych obszarach, a nasze wojska przyspieszyły działania ofensywne. Pan Putin powiedział, że świętym obowiązkiem sił zbrojnych jest wypędzenie najeźdźców i obrona obywateli Rosji. Powiedział, że sytuacja się ustabilizowała i że Rosja zaczyna wypierać wojska ukraińskie z Kurska. Tysiące ukraińskich żołnierzy przebiło się przez rosyjską granicę 6 sierpnia, wspomagane przez roje dronów, ciężkie uzbrojenie i artylerię, w największym zagranicznym ataku na suwerenne terytorium Rosji od czasów II wojny światowej. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że zestrzeliły 60 rosyjskich dronów w nocnym ataku, z 78 wystrzelonych łącznie. Rosyjskie siły przejęły kontrolę nad wioską we wschodniej Ukrainie, poinformowało Ministerstwo Obrony.
Zawitne znajduje się w obwodzie donieckim, jest celem trwającego rosyjskiego ataku. Znajduje się około 30 km na wschód od miasta Pokrowsk, ważnego węzła logistycznego dla sił Kijowa w regionie Donbasu, na który posuwają się siły Moskwy, a mieszkańcy ewakuowali się w ostatnich tygodniach. Władimir Putin powiedział dziś rano, że inwazja Ukrainy na zachodni rosyjski obwód Kurski nie spowolniła postępów Moskwy w Donbasie i osłabiła obronę Ukrainy wzdłuż linii frontu, pomagając jego siłom. Według Instytutu Studiów nad Wojną, amerykańskiego think tanku, pan Putin uważa, że Rosja może powoli i bezterminowo podporządkować sobie Ukrainę poprzez żmudne postępy i że Rosja może osiągnąć swoje cele poprzez wojnę na wyniszczenie z siłami ukraińskimi i przetrwanie zachodniego wsparcia dla Kijowa. Stany Zjednoczone podjęły zdecydowane kroki w celu powstrzymania domniemanej ingerencji Rosji w nadchodzące wybory. Administracja Bidena nałożyła wczoraj sankcje na głównego redaktora rosyjskiej państwowej sieci medialnej ERT i 9 innych za to, co nazwała próbami ingerencji w listopadowe wybory prezydenckie. Departament Skarbu USA poinformował, że redaktor naczelna ERT, Margarita Simonowna Simonian i inne osoby związane z siecią potajemnie rekrutowały youtuberów i prawicowych komentatorów, aby wpłynąć na opinię publiczną w USA i rozpowszechniać prokremlowskie przesłania. Stany Zjednoczone oskarżyły również dwóch pracowników ERT, Konstantina Kałasznikowa i Elenę Afanasiewą, oskarżając ich o rzekomy plan zapłat innej firmie za ingerencję w amerykańską politykę poprzez publikowanie filmów na TikToku, Instagramie i YouTube. Zwróciło się do sądu o pozwolenie na przejęcie 32 domen internetowych, które według rządu USA były zaangażowane w działania mające na celu złośliwy wpływ zagraniczny, w tym próby podważenia poparcia społecznego dla pomocy USA dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Kreml wielokrotnie zaprzeczał ingerencji w wybory w USA. Jednak zmarły rosyjski biznesmen Jewgenij Prigozhin, który założył grupę najemników Wagnera i został oskarżony o prowadzenie rosyjskich farm troli, powiedział w 2022 roku: wtrącaliśmy się, wtrącamy się i będziemy nadal wtrącać się. Władimir Putin twierdzi, że chce, aby Kamala Harris wygrała wybory. Rosja chce utrzymać przepływ gazu do Unii Europejskiej za pośrednictwem rurociągu przebiegającego przez Ukrainę, powiedział Władimir Putin. Jeśli chodzi o Ukrainę, to dziwnym trafem nie rezygnujemy z tego tranzytu. Dlaczego? Ponieważ my i Gazprom zamierzamy wypełnić wszystkie nasze zobowiązania wobec naszych klientów, z którymi mamy długoterminowe kontrakty, powiedział Putin na Wschodnim Forum Ekonomicznym we wschodniej Rosji dziś rano. Dodał jednak, że Moskwa nie może zmusić Kijowa do utrzymania umowy tranzytowej, która wygasa pod koniec tego roku. Chociaż Unia Europejska w dużej mierze zrezygnowała z rosyjskiego gazu, próbując utrudnić działania wojenne Rosji, nie zrezygnowała z niego całkowicie. Import gazu rurociągowego spadł z ponad 40% w 2021 roku do około 8% w 2023 zgodnie z danymi Unii Europejskiej, chociaż udział ten jest wyższy, jeśli uwzględni się skroplony gaz ziemny. Putin powiedział, że główni konsumenci Gazpromu w Europie najwyraźniej nie chcą zakończenia umowy tranzytowej, mimo że udzielili Ukrainie pomocy wojskowej. Rurociąg Urengoj-Pomary-Uszhorod z czasów radzieckich dostarcza gaz z zachodniej Syberii przez Sudzha w rosyjskim obwodzie kurskim na Ukrainę, a następnie na Słowację, gdzie następnie dzieli się w kierunku Czech i Austrii. Głównymi pozostałymi odbiorcami są Słowacja, Austria i Węgry. Władimir Putin przygląda się bliższym relacjom z liderami Dalekiego Wschodu, ponieważ sankcjonowany przywódca jest coraz bardziej izolowany na arenie międzynarodowej.
Prezydent przemawiał dziś na konferencji we Władywostoku, w dalekim południowo-wschodnim zakątku Rosji, w pobliżu granicy z Chinami i Koreą Północną. Powiedział: Daleki Wschód stał się kluczowym czynnikiem wzmacniającym pozycję Rosji na świecie i naszym okrętem flagowym w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej. Powiedział nawet, że dalszy rozwój Dalekiego Wschodu w dużej mierze zadecyduje o przyszłości naszego kraju jako całości. Premier Malezji, Anwar Ibrahim, również był na wschodnim forum ekonomicznym, przemawiając u boku pana Putina. Holandia kupi nowe czołgi, myśliwce, fregaty i systemy obrony powietrznej, zwiększając wydatki na obronę o ponad 10% w przyszłym roku. Rząd holenderski powiedział, że chce wzmocnić swoje siły w obliczu nowych zagrożeń bezpieczeństwa, powołując się na Rosję. Nowe zagrożenia wymagają działania. Bezwzględna agresja Rosji na Ukrainie pokazuje, że atak na sojusz NATO nie jest już nie do pomyślenia, powiedział minister obrony Ruben Brekelmans. Podwyżka o ponad 2 miliardy euro zwiększa roczny budżet do około 24 miliardów euro i ustawia holenderskie wydatki na obronę na kursie spełniającym minimalne wytyczne NATO dotyczące wydatków na obronę wynoszące 2% PKB. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy mają wystarczająco dużo konwencjonalnych broni, aby zagrozić lub zniszczyć wszystkie rosyjskie i chińskie wyrzutnie nuklearne, sugeruje nowa analiza. Dwóch ekspertów twierdzi, że rosyjskie i chińskie wyrzutnie nuklearne są w rzeczywistości bardziej podatne na ataki, niż się często uważa, biorąc pod uwagę technologiczną i liczebną przewagę USA i sojuszników w zakresie konwencjonalnych pocisków i systemów przenoszenia. Chiny i Rosja mają 70 i 150 wyrzutni w środkowo-wschodniej Azji. Przeciwko nim jest 4400 tomahawków i 3500 pocisków JAS-M. Arytmetycznie liczby te przemawiają na korzyść USA i sojuszników. Tylko rosyjskie mobilne i chińskie strategiczne systemy zakopane głęboko pod ziemią mogą być uważane za w ogóle możliwe do przetrwania w obliczu konwencjonalnych ataków rakietowych. Ta przewaga USA i fakt, że jest ona ogólnie niedoceniana, zagraża stabilności i może napędzać nowy wyścig zbrojeń, ostrzegają autorzy.